Witam serdecznie, drodzy Państwo. Jest mi bardzo miło, że mogę Was zaprosić na koncert, który odbędzie się w ramach 13 edycji koncertu Trzech Kultur w Jedlinie-Zdroju. A zapraszam Was w imieniu pana burmistrza Leszka Orpla, w imieniu artystów Agnieszki Sokolnickiej, sopranistki mojej żony, Michała Francuza, pianisty, oraz w moim własnym. No będzie nam miło, że akurat możemy ten koncert przedstawić z kościoła w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jana Pawła II. Dziękujemy proboszczowi, księdzu Ryszardowi Urydze za udzielenie tego pięknego miejsca właśnie do tego koncertu i że ten koncert może być wykorzystany właśnie w ramach festiwalu, ponieważ ten festiwal to taka również perełka. Już jest 13 edycja i rozsławia pięknie to miasto, jakim jest Jedlina-Zdrój. Dziękujemy, że władze miasta tak wspaniale wspierają różnych artystów, różnych kultur. Jest to dla nas bardzo ważne. No a tym razem, drodzy Państwo, nie możecie brać udziału na żywo, ale za to możecie zobaczyć ten koncert przed telewizorami, przed ekranami telefonów oraz swoich tabletów i komputerów. Uwierzcie, że został tak nagrany dzięki telewizji sudeckiej, abyście Państwo mieli komfort i przyjemność z oglądania właśnie naszych wykonań w fotelu w domu. Przestrzeń tego kościoła i akustyka i piękne światło współgrają ze sobą idealnie i prezentują całkiem przyjemny film. Drodzy Państwo, a tym bardziej, że koncertu na żywo nie można odtworzyć w filharmonii, a nasz możecie sobie odtwarzać ilekroć będziecie chcieli. Drodzy Państwo, jeżeli oczywiście się spodoba, zapraszam Was gorąco i do miłego zobaczenia w przyszłości na żywo. Ściskam. A tymczasem zapraszam przed telewizorem. Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka Sokolnicka. Mój mąż wcześniej opowiedział Państwu o formie naszego koncertu, a ja chciałabym opowiedzieć o repertuarze, który będziemy mieli okazję wykonać dla Państwa w towarzystwie wyjątkowego pianisty Michała Francuza. Znajdą się same hity z muzyki operowej, z musicali, muzyki popularnej oraz sakralnej. A zatem wykonamy dla Państwa Ave Maria Caccini'ego między innymi. West Side Story, Tonight Tonight, wykonamy Pije Jezus, Requiem Lloyda Webbera. Nie zabraknie piosenki na pieśni neapolitańskiej, przepraszam. Będzie to O Sole Mio, wykonywane w duecie przez nas. Oraz hit, bez którego nie wyobrażamy sobie żadnego koncertu, Time to Say Goodbye. Zapraszam bardzo serdecznie. But you ever.
for me but Maria. Every sigh that I see is Maria. Tony, Tony. Always you, every thought I ever know. Everywhere I go. Oh.
Oh!
Szanowni Państwo, strasznie dziękujemy za to, że byliście z nami przez ten czas. Nasz koncert powoli dobiega końca, no i teraz dla Państwa wykonamy jeden z Waszych ukochanych utworów. Nie było koncertu, gdybyśmy tego utworu nie wykonali. Dziękujemy Wam za Waszą cierpliwość i energię, którą czujemy w tym miejscu. A tym utworem, drodzy Państwo, będzie... Time to say goodbye. Goodbye. Sono solo, sogno l'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che noce luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostrai tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Adesso
wiesz co? Chyba doszły aż tutaj do nas, do kościoła. Drodzy Państwo... Mamy dla Was bis. Jesteśmy zawsze przygotowani. Słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu tutaj, w kościele, ale bis nie będzie kościelny, ani sakralny, ani operowy. Będzie to po prostu pieśń neapolitańska, którą Państwo poznacie po pierwszych dźwiękach. Dlatego dołączcie do nas, śpiewajcie w domach. Zapraszamy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pa! Dobrze, jedziemy dalej. Proszę. Dziękuję.